Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Wałbrzyszanie mogą odetchnąć z ulgą, bo z dróg zniknęły fotoradary. Straż Miejska przestała ich używać w październiku. Powód? Fotoradary działały na częstotliwościach zastrzeżonych dla wojska. Czy fotoradar działał nielegalnie? Jak twierdzi komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu Kazimierz Nowak, fotoradar, którym się posługiwano, posiadał potrzebne zezwolenia. Częstotliwość, na której pracuje fotoradar, była zaprogramowana już w momencie zakupu tego urządzenia. W międzyczasie zmieniły się przepisy i ta częstotliwość została zastrzeżona dla celów wojskowych. Urządzenie posiada świadectwo do dopuszczenia typu oraz ostatnią legalizację, która jest ważna do sierpnia przyszłego roku. W związku z kontrowersjami związanymi z legalnością działania fotoradarów, niektórzy kierowcy skierowali sprawę do sądu. Posiadamy już wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy, który to stanowisko popiera i odwołanie, które zostało złożone przez jednego z kierowców, nie zostało uwzględnione. Fotoradarem Multanova 6F Straż Miejska w Wałbrzychu posługiwała się od 2008 roku. Wycofano go z użytku w październiku. Pojawiły się opinie, że częstotliwość, na której pracuje, jest zastrzeżona dla celów wojskowych i żeby użytkować w dalszym ciągu to urządzenie, musielibyśmy wystąpić do właściwych ministerstw o zgodę. Takie decyzje prowadzone są w trybie postępowania administracyjnego. Trwają kilka tygodni, nawet kilkanaście tygodni. Nasze uprawnienia do używania fotoradarów kończą się w 31 grudnia, więc dlatego też uważam, że nie jest zasadne występowanie o takie decyzje. Od 2008 roku fotoradary zrobiły ponad 60 tysięcy zdjęć kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Tylko do października bieżącego roku zanotowano 9 tysięcy takich przypadków. Fotoradary rejestrowały również inne wykroczenia. Bardzo często kierowcy rozmawiali przez telefon. Bardzo często kierowcy jechali bez zapiętych pasów. Oczywiście nie wszystkie postępowania kończyły się mandatami. Były sytuacje szczególne, gdzie kierowcy mieli prawo do złożenia wyjaśnień i w pewnych sytuacjach stosowaliśmy również właśnie pouczenia, ostrzeżenia. W ciągu 8 lat najwyższą zanotowaną prędkością w obszarze zabudowanym, jaką zmierzył fotoradar w Wałbrzychu, było 212 km na godzinę. Jak się okazuje, nie tylko kierowcy samochodów przekraczają dozwolone prędkości. Wydawałoby się, że na terenie zabudowanym ciężko jest rowerzyście przekroczyć prędkość. Okazuje się, że również i takie przypadki odnotowaliśmy. Było kilka takich zdarzeń. Głównie te zdarzenia miały miejsce na ulicy Kosteckiego, na ulicy Wyszyńskiego, tam gdzie jest dosyć znaczący spadek terenu, więc rowerzyści tam rozwijali duże prędkości. Na tych ulicach obowiązuje ograniczenie do 40 km, no ale rowerzyści przekraczali nawet 60 km. Jak twierdzi starszy inspektor Wałbrzyskiej Straży Miejskiej Edward Świątkowski, gdy fotoradary przestały straszyć Wałbrzyszan, pogorszyło się bezpieczeństwo na drogach. Niemal od początku października nie użytkujemy już fotoradaru i niestety zaobserwowaliśmy pewne niekorzystne zjawiska, które zaczęły występować na naszych drogach. Kierowcy jeżdżą szybciej. Na ulicy Wieniawskiego doszło już do dwóch bardzo groźnych wypadków z udziałem pieszych. Fotoradary powrócą jednak w styczniu, gdy zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych. Od przyszłego roku fotoradary przejdą w ręce Policji i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Po rewolucji śmieciowej czas na kolejne zmiany. Gmina Wałbrzych rozszerza system gospodarowania odpadami. Teraz śmieci będą odbierane nie tylko od mieszkańców, ale także od właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą na ich terenie działalność gospodarczą, sklep lub punkty usługowe. Do tej pory gmina Wałbrzych pośredniczyła w gospodarowaniu odpadami komunalnymi tylko od mieszkańców. Umowę na wywóz i segregację odpadów podpisano z firmą Alba. Teraz uchwała obejmie także właścicieli nieruchomości, w których nikt nie mieszka, a produkowane są odpady. Chodzi głównie o przedsiębiorców posiadających sklep lub przedsiębiorstwa usługowe. Podjęte uchwały są kolejnym krokiem w budowaniu systemu gospodarowania odpadami. System budujemy od 1 lipca 2013 roku. Wówczas tym systemem, zgodnie z ustawą, objęliśmy nieruchomości zamieszkane i tak zwane nieruchomości mieszane. I to wynikało wprost z ustawy, to był nasz obowiązek. W tej chwili, po analizie tych 2 lat funkcjonowania systemu, podjęliśmy taką decyzję, że rozszerzamy nasz system
o objęcie również nieruchomości niezamieszkanych. Umowa nie obejmuje właścicieli hipermarketów, podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, właścicieli terenów zielonych użytku publicznego, czyli parków, skwerów, pasów dróg publicznych oraz zarządców cmentarzy komunalnych i parafialnych. Oczywiście po kolejnej analizie, powiedzmy, funkcjonowania systemu po kilku miesiącach, może po roku, rozważymy również włączenie tych nieruchomości do systemu. Jak informuje kierownik Biura Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Wałbrzychu Aleksandra Winiarska, opłaty dla przedsiębiorców prowadzących sklep czy działalność usługową niewiele się zmienią. Dotychczas musieli oni zawierać indywidualne umowy z Albą na wywóz śmieci. Teraz zmieni się dla nich tylko to, że będą to robić za pośrednictwem gminy Wałbrzych, która chce uporządkować i ujednolicić kwestie śmieci. Rewolucja śmieciowa, którą Wałbrzyszanie przeszli 2 lata temu, sprawdziła się i teraz cały system działa bez poważnych problemów. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Mieszkańcy już zaczęli się przyzwyczajać do tego. Oczywiście występują pewne kłopoty, perturbacje, jeśli chodzi o przestawienie się na segregowanie. No, z tym są największe kłopoty. Nie mamy kłopotów, jeśli chodzi o segregację w zabudowie jednorodzinnej. Tam mieszkańcy są zdyscyplinowani, może dlatego, że pojemniki są identyfikowalne. W zabudowie wielorodzinnej trudno jest zidentyfikować tego, który nie segreguje. Ta anonimowość powoduje, że tam są największe trudności. By z tym walczyć, Urząd Miasta w Wałbrzychu prowadzi kampanie edukacyjne. Nasze kampanie od początku funkcjonowania systemu, czyli od 2013 roku, są adresowane do dzieci, ponieważ zawsze podkreślamy to, że dzieci są nauczycielami dorosłych w tego typu akcjach. Pozyskujemy na edukację środki z wojewódzkiego funduszu. Te kampanie są prowadzone w szkołach, w przedszkolach, organizujemy przeróżne konkursy i oczywiście w przyszłym roku również będziemy takie kampanie organizować i widzimy, że efekty tych naszych kampanii są, dzieci edukują rodziców jest coraz lepiej, po prostu jest coraz lepiej. Uchwała dotycząca rozszerzenia systemu segregacji odpadów została podjęta przez radnych na ostatniej sesji Rady Miasta i wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. W zeszłym roku na rondzie na ulicy Wrocławskiej posadzono dąb. Niestety żywy herb miasta usekł, dlatego posadzono kolejny. 8-metrowe drzewo miało witać wjeżdżających do Wałbrzycha od strony Świebodzic. 31-letni dąb został przywieziony z Niemiec. Jego koszt wraz z transportem i 2-letnią gwarancją wyniósł 25 tysięcy złotych. Drzewo usło, ale udało się wymienić roślinę w ramach gwarancji. Mówi asystent prezydenta Wałbrzycha Arkadiusz Grudzień. Została przeprowadzona akcja wymiany dębu na rondzie wjazdowym do Wałbrzycha przy palmiarni. Drzewo, które rok temu zasadzono w ramach aranżacji tej przestrzeni miejskiej, niestety to drzewo uschło, w związku z czym nie przyjęło się, w związku z czym należało ten dąb wymienić, co firma będąca wykonawcą uczyniła w ramach gwarancji. W związku z tym gmina Wałbrzych nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Drzewo, które zasadzono w tej chwili tam na rondzie koło palmiarni, jest to drzewo 31-letnie i już możemy zaobserwować, że korona tego drzewa, liście są w dużo lepszym stanie niż tego drzewa, które pierwotnie tam zasadzono. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, drzewo powinno się przyjąć. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające, że zima będzie łagodna i że drzewo się przyjmie. To jest właśnie czas na sadzenie drzew, takie są wskazania. Natomiast jeśli chodzi o adaptację tego poprzedniego dębu, to ona była utrudniona ze względu na to, że mieliśmy bardzo ciężkie, gorące i suche lato, jak również ten proces adaptacji był utrudniony ze względu na to, że samo rondo jest terenem niezbyt przyjaznym dla drzewa. W związku z tym muszą zaistnieć korzystne warunki. Mamy nadzieję, że tym razem tak będzie. Dąb w Karbie Wałbrzycha pojawił się już w XVIII wieku. Jego ślady można znaleźć na starych rycinach, pocztówkach i wyrobach porcelany Christoph. Wiadomo, że pierwowzór herbu miasta stał w Parku Sobieskiego, ale w 1932 roku z powodu wieku stare drzewo wycięto i usunięte zostało wraz z korzeniami. Podczas rewitalizacji Parku Sobieskiego odkryto kamień z wrytą w niemieckim gotyku inskrypcją, że drzewo posadzone w tym miejscu jest potomkiem słynnego, uwiecznionego w herbie poprzednika. Zatwierdzony w 1991 roku symbol reprezentuje miasto do dziś. Jak widać, dzieje wałbrzyskich dębów są dość bogate. Miejmy nadzieję, że zasadzone na rondzie drzewo będzie kontynuowało tę tradycję.
Wałbrzyska Orkiestra Górnicza zagrała dla wrocławian. Podczas parady na wrocławskim rynku zapraszano do Wałbrzycha na zbliżające się obchody górniczego święta. Orkiestra Górnicza wraz z uczniami wałbrzyskich szkół i zespołem pieśni i tańca pojechała do Wrocławia, by zaprosić wrocławian do Wałbrzycha na uroczyste obchody Barbórki, które odbędą się w Starej Kopalni. Mówi dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Anna Żabska. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska i nie tylko. Każdy, kto chce zobaczyć, jak kultywowane są w naszym mieście tradycje górnicze, powinien odwiedzić w przyszłym tygodniu Starą Kopalnię i Wałbrzych. Barbórka to jest święto górników. Imieniny Barbary, patronki górników. Barbórka odbędzie się w Starej Kopalni 4 i 5 grudnia. W programie obchodów Dnia Górnika i pierwszych urodzin Starej Kopalni przewidziano m.in. paradę górniczą ulicami miasta, koncerty, nocne odkrywanie tajemnic Starej Kopalni i jarmark barbórkowy. Kaczma piwna, sąber babski i biesiada dla dzieci. Wracamy do tradycji i wracamy do Starej Kopalni w Wałbrzychu. Serdecznie zapraszamy. Specjalne zaproszenie do Wałbrzycha na obchody Barbórki otrzymał również prezydent Wrocławia. Ponad 500 osób skorzystało z porad ekspertów podczas Tygodnia Przedsiębiorcy w Wałbrzyskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W akcję zaangażowany był nie tylko ZUS, ale również Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tydzień Przedsiębiorcy to ogólnopolska akcja organizowana przez ZUS, podczas której przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń, seminariów i konsultacji eksperckich. Największym zainteresowaniem w wałbrzyskim oddziale ZUS-u cieszyło się szkolenie z interaktywnego programu Płatnik. Spotkania z przedsiębiorcami poświęcone były rozliczaniu i wypłacie świadczeń oraz obowiązkom płatnika wobec ZUS. W akcję zaangażowały się również inne instytucje. Eksperci z Państwowej Inspekcji Pracy opowiedzieli o wypełnianiu dokumentacji powypadkowej i delegowaniu pracowników. Specjaliści z Urzędu Skarbowego prowadzili szkolenia dotyczące uprawnień i obowiązków płatnika. Pracownicy NFZ wszystkim chętnym zakładali dostęp do zintegrowanego informatora pacjenta. Oprócz szkoleń dla przedsiębiorców zorganizowano również seminarium dla osób, które dopiero zastanawiają się nad otwarciem własnej działalności gospodarczej. Skorzystali z niego m.in. uczniowie zespołu szkół nr 5 i nr 7. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.